Cześć wszystkim, z tej strony Mati, a to jest kolejny odcinek z gry Enshrouded. Dzisiaj sobie wyjdziemy tutaj z naszej strefy komfortu i pójdziemy sobie do tego miejsca, które nam wyskoczyło w zeszłym odcinku. Ale nie pójdziemy tu na skróty, tu na razie nie wiem jak tu dojść. Pójdziemy sobie tędy, zahaczymy przy okazji o ten znacznik. Tutaj byliśmy obudzić tego ocalałego. Więc musimy przejść przez mgłę, dojść do tego znacznika i pójdziemy tu w prawo. Tu jeszcze w lewo wcześniej jeszcze wyskoczył, ale najpierw sobie zrobimy tutaj. Musimy jeszcze pozbierać trochę, jak to się mówi. Sekunda, już mówię, bo do kuźni jest. Resztki metalu są nam potrzebne, więc będziemy sobie chodzić przy okazji i szukać nowych rzeczy. My jeszcze kuźni nie mamy. Kuźni, tak, zbudowanej. Dobra. Powrótku. Kurczę, szybko tu się strasznie to respi. A to jest nam potrzebne. Cały czas. Jagody i nici. Nici jest nam potrzebna. I włókno roślinne też. To ja pozbieram tutaj. I lecimy dalej. Tu gdzieś wilki też chodzą. Sekundka jeszcze tylko. Tak, tu w lewo musimy iść całkiem. Zapomniałem nawet jak to się szło. Od pierwszego odcinka trochę minęło. No tu na spokojnie sobie poddrepczemy. Z tego co widzę, ten znacznik nam pokazuje. No tak, mamy 120 metrów, czyli gdzieś w tamtą stronę. No ale tutaj nie zeskoczymy, więc trzeba iść naokoło. No, jest ten wilk, ale on dostaje dwa razy pałką i leży. O. Kości, mięso. Kości też są potrzebne. Tam do niektórych tych przepisów. Tak. No tam jest jakaś struktura, widzę. Ale dzisiaj nie. Dzisiaj sobie zajmiemy się robieniem dalej tych misji. A co z tym mostem? On już jest naprawiony? Hak z liną jest potrzebny. Dobra. Schemat na haka. A hak z liną mamy, więc nie ma problemu. Znaczy jest problem, nie mamy składników wszystkich. Dobra, tutaj śpi. Tu chyba wszystko pozbierałem, nie? Czytaj. Dziennik kapitana, dzień 6. Radawni i płomień. Bandyci oblegają nas od 2 dni, atakując od strony mostu. To szaleństwo w ich oczach. Póki co trzymamy się, ale ledwo. Możliwe, że nie przetrwamy kolejnego szturmu. Rozkazałem zaminować przełęcz resztkami, a to czytałem chyba w pierwszym odcinku. Ale książki nie było wtedy. Ta książka jest? Tu do przeczytania? Nie. Bandaże, dziękuję. Tu nic więcej nie ma. I wchodzimy powoli w mgłę. Dawać tylko jeszcze drewniana strzała, bandaże. Jak z tą włócznią, z pochodnią. Plecak jest pod B. Możemy wziąć. O, i następny list. Głodujemy, musieliśmy zniszczyć most, a tym samym straciliśmy dostęp do zaopatrzenia. A to też chyba czytałem, z tego co pamiętam. Dobra. Szkoda, że to się nie odklikuje, że przeczytane. Tam jest 86 metrów, czyli tam gdzieś u góry musimy wyjść. A, jagódkę sobie zjemy.
O, tu coś do wzięcia. Co tu jest? Esencja mgły. O. Może się przydać do czegoś tam później. Wiem, że jakieś kłody jeszcze są inne do zebrania. No chodź tu, chłopie. I następny pierścionek. No to wszystko mamy też. Przeszukałem wcześniej. O, klopsydra. O. No i super. Że takie rzeczy też tu są. Co tu się stało? O, runy znowu. Nie wiem, co z tych run można jeszcze robić. No ale to się pewnie dowiemy z czasem. Ja bym chciał to drzewo. Tu nic nie ma w okolicy? Nie. Dobra. Ej. Ale nic z niego nie spadało? Pospadało? O, tu coś. O, zamglone drewno. No właśnie o to chodzi. Laska duszy w warsztacie. Widzę, te przepisy się odblokowują. Co? Zbierzemy coś nowego i coś... O. Tak, dwa, cztery, trzy minuty. Spadam na ścieżkę. Tu sobie wejdziemy trochę wyżej i zaraz powinno tu się odblokować. No jeszcze nie. Nie, to nic tu nie działa. I do góry. A tam jest ten gamoń. Pamiętam. No jeszcze tu każe nam iść tutaj. A może weźmiemy ten łuk i zobaczymy. Ale tarczy nie masz. Dostał. Ha! Udało się. Zabito wroga. 45 punktów. Kto to był tutaj? A co on tutaj ma? Reszki materiału. I eliksir. Mnożnik obrażeń i maksymalny czas we mgle. Super. Wszystko tu się przyda. A te skrawki tego metalu... Coś tu wpadło? Nie. Rozdupczyło się, nic tutaj nie ma. Ale tu są jakieś... No, te skrawki metalu tu są, nie? Nie, wszystko znika tu. Przeszukaj. Futro zwierzęcia. Aha. I mikstura zdrowia. No i dobra. Już nie pamiętam skąd te... Tak, cywuj, rozbrój. Podejdź bliżej.
Czyli co? Ten punkt mamy załatwiony, tak? Ósmy znacznik. To teraz tu będziemy szli. Tylko ja tutaj przejdę się, znaczy, czy jest coś do zebrania, aby... No tak. Jak będziemy mieli hak pewnie. Dobra. Czyli nie ma jak tu nic ciekawego. O. Reszki metalu. Ale gdzie to zebrać? Mogliby chociaż napisać, skąd to wziąć. No tu jest napisane ładnie. Drewno drzew zainfekowanych przez mgłę. No trudno, dobra. No że jak tych wrogów będziemy zabijać. Niby tak daleko, a tu 80 metrów jest tylko. Byliśmy przy... Nie, tutaj nie. Tu byliśmy. Ale my tutaj chcemy iść. Studnia eliksiru. Ognisko mamy w domu. O, następny list jest. Spektakularne postępy. Dobra. Most jest prawie ukończony. No właśnie, prawie. O, tu zabi- Jak lokalizacja poniżej? Żartują chyba, że to jest tam. No i innego dojścia ja tu nie widzę, czyli tam trzeba zejść na dół. No dobra, czyli wchodzimy dalej w mgłę. O, kamyk. Prymitywny blok krzemienia. A to krzemień był. No dobra. Idziemy przez mgłę. Kret z krainy wiosny. Wykop wszystkie cenne materiały w krainie wiosny. Czyli wszystko żeśmy odkryli tu? Dobra, odpocznij. Nie wiem, co ja teraz zrobiłem w sumie. Ja chciałem iść tam. To nie jest tam. Mam jeszcze 4,50. Czyli tu, gdzie ja wtedy szedłem, po to drzewo. Teraz lokalizacja powyżej. Zabieramy. Na razie tu się nie rozglądam. Patrzę, gdzie tu mamy iść w ogóle. Tu jest jakiś chłop. O. Sobie bandaże przełożę tylko tu na piątkę.
Kurde, poziom trzeci on ma chyba. Ale stoi, nic nie robi. Raz na jakiś czas strzeli. O. Książeczka. Kolejna studnia eliksiru powstaje kosztem niewolniczej pracy ludzi, którzy niestrudzenie drążą tunel w ziemi. Plany tej konstrukcji są nie z tego świata. Rozpadlina pluje dymem z każdym uderzeniem. Rzadkie opary wywołują ból głowy i drażnią oczy. Wszystko to dla eliksiru. Mam nadzieję, że to plugawe powietrze nie rozniesie się na samotny Oset. Baltazar. Okej. Okay. To do wzięcia. Weź. Plecak jest pełny. Tego jeszcze brakowało. O, więcej ich jest tu. Jeszcze 2 minuty mamy tutaj. Dobra, idziemy. Garnąć tych łosi. Już? Szybko. Dobra, odwróć się. Kurde, szkoda, że aż tutaj cofa. Dobra. Idziemy się przespać. I czekamy do rana. Szybko strasznie te życia mu kurde uciekają. No, a już? Może będzie lepiej. No lepiej. Nagrobek mój. No i punkt trasy. No dobra. Tu się nic nie zmieniło. A, raport z budowy mostu to 1. Tutaj teorie alchemika mamy 2 na 5. Tu jeszcze rzeczy są. Dobra. Nie ma na co czekać. Tylko wracamy tam. Z tym wilkiem nie chce mi się walczyć. Dobrze, że te wszystkie narzędzia nie przepadają, co ja sobie zrobiłem tu. A jak tutaj? Nie, tu się otworzyło. Dobra, jesteśmy tu z powrotem. Daleko nie było. A tam dalej pewnie jest ten chłop, co strzela. A jak nie? Podejdziemy teraz ten. Wolniej troszkę. Tam jest ten chłop. Uciek.
Ciekawe bardzo. Dobra, jeszcze raz, to 3 razy sztuka. On nas goni? To są spoko wilki. Tamten był 3. poziomu chłop. No ale gdyby byli za silni, to by nas tutaj specjalnie nie wysyłali chyba, nie? 29 drewnianych strzał mamy. A ja zapominam tych. Mamy blokadę, mamy unik. Człowiek by częściej grał w takie gry, to by nie było problemu. Nie śledzi nas. Dobra. Gdzie ten nasz grób? O kurde, z drugiej strony. Piątka, bandaż. No i kurde, co tu się dzieje? No dobra, próbujemy jeszcze raz. No oczywiście koło tego wilka. O! No tak, bo w plecach mamy pusty. Tu 200 zdrowie. O, weźmiemy sobie te 3 rzeczy, te 2 rzeczy, a tą przypiszemy tu koło różdżki. Jeszcze raz sprawdzę. Tu jest plus 200 zdrowie, a tutaj obrażenia większe. Dobra, ten nas nie goni. Kurczę, powolutku. Alt 7. Kurde, to aż 2 ich jest.
Staram się trochę uciec i na dystans ich. Dobra, jeszcze raz próbujemy. To oni są trochę za silni tutaj dla nas. Jak teraz się nie uda, to idziemy dalej w inną stronę. Zobaczcie, już 3 razy zdążyłem zginąć. Pójdziemy tutaj zrobić tą misję. Tutaj coś ciężko idzie. Tam jest poziom 3. Tu mam wzięty eliksir. Po lewej stronie jest szaleństwo eliksiru. 28 jeszcze minut. On tam pieprzy nie ze 3 razy już leży. A ten eliksir, żeby wziąć, to on musi stanąć, wypić. To nie tak, że się wciska i od razu działa. Co tam było, weź? A, kamień. Chociażby pojedynczo przybiegali, kurde. Co to było? Co to za eliksir? Tu 2 minuty. Dobra. Albo nie. Poczekamy, może się ten... Już jest chory. 8. Dobra. No tak na dystans. Inaczej tu kurde tutaj chyba nie dam rady. I pięknie, udało się. Bandaż. Zrób sobie szybko. I co to dało? Tylko tyle? I miksturka we mgle. Przetrwania. Ej, miał nam dać coś więcej tu. Ten jeszcze. Dobra, uciekam na razie na górę. Mi tu czasu nie starczy. Ale udało się w końcu. Żebym dobrze tutaj wyszedł teraz. A. Tu do góry.
Tak? W tą stronę jeszcze nie szedłem. I dobra. I możemy iść na dół. Wziąłem tam tą miksturę, wypiłem, kurczę, co plus jedną minutę daje i co? Dobra, jeszcze tego łucznika. O, tu jest. Cholipka. Dobra, poszedł. A gdzie te nasze nagrobki? Już jeden minąłem. Tu jeszcze coś jest? Ktoś? No ładnie. A to jest nasz grób przecież. No. O, latarnia powrotu. Mogłem tu od razu wbiec. No ale dobra, co tu jest za misja? Lokalizacja powyżej. Serio? Gdzie jest powyżej? Tam jeszcze ktoś jest. Dotarto na miejsce. Czyli tak. Dotrzeć do studni eliksiru, to zrobiliśmy. Kowal chce walczyć z rujnującą mgłą, która ogarnęła Dolinę Żaru. Tu doszliśmy. Ale tu mamy oczyścić ją jeszcze. Polipka, lokalizacja powyżej. To my tu już jesteśmy. Dobra, to zaraz poszukamy coś. Tego chłopa trzeba jeszcze tylko zlikwidować. Ostatnia strzała. To zabieramy. Tu też jakieś potwory, ja pierdzielę. No i się zablokował. A ja już łuku nie mam. To ten cielak też się zablokował. Idziemy do studni.
Jeszcze to wszystko jest we mgle tutaj. Tu nawet nie ma czasu, kiedy się rozejrzy za bardzo. O, tu coś jest. No ładnie. Widzicie tego chłopa? Tu chyba nie mam nawet po co tu podchodzić. Korzeń mgły. Nie. On jest dla nas tutaj odpowiednim zawodnikiem. Dobra, dlaczego oni tutaj chcą od nas tutaj? Gdzie jest ten dziennik jeszcze raz? Zadania. A, dobra. Weszliśmy do jej wnętrza i zagrożenie pewnie to jest tamto. Zobaczmy tu z tej strony jeszcze. Nie, tam przejścia nie ma. Kula ognia, pocisk lodu. Jak ja mam to zrobić? Ósemką? No strzelimy w tamtego chłopa. Nie da się. Kliknąłem, nic nie zrobiło się. Obrażenia 26. To pałka daje 17. A to różki do tego czasem nie potrzeba. Jak tutaj to działa to? No ja to gówno tam. Ósemka. Pociski lodu. Nie, cały czas jest krzyżyk, więc... To musi inaczej działać. Tamtego nie wyeliminuję sam. Idziemy na górę z powrotem, bo tu zaraz nas zabije. Odpocznij, bo nie może wejść teraz, kurde. Okej. O. Oho. Mamy różdżkę jakąś nową. Gdzie ona tutaj nam została przydzielona? Kurczę, znowu plecak się zapełnił. Nie, ta różdżka. No zaraz. Plecak jest pełny. Usuń to. Odmienimy ją z tą. Dobra. I teraz pytanie. Tak, takie pytanie, że ja tu stoję i się gapię. Dobra, wchodzimy jeszcze raz tam. Zabraliście nasze rzeczy wszystkie. Ja ogólnie chciałem zobaczyć, co z tą różką tutaj. 14 obrażenia. No ale jak to połączyć z tym?
Jest. Dobra, wszystko mamy. I my musimy tutaj wejść z powrotem teraz. Czyli nie na samą górę, czyli tędy. Ja tylko mam nadzieję, że te ludziki tu się nie odrodziły. No i dobra. Tu nie eliksir, no eliksiru mamy tutaj odwiedzoną. Ja bym poszedł tutaj. Tu chyba jeszcze jest za trudno, żeby tam tamtym bossem powalczyć. Więc to. Ja chyba zakończę w tym miejscu dzisiaj. I widzimy się w następnym odcinku. Pojedziemy tam zrobić tą misję, pobiegniemy tam zrobić tą misję i zobaczymy, jak tam pójdzie. A z tą muszę jeszcze pomyśleć. Więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli się podobało, to zostawcie łapka, subka, komentarza. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć.